na 7 dni, a potem już to... Zobaczymy, czy jest to dobrze. Dobrze, pewnie nie. Wszyscy nie mają za dziadów w tym momencie. Lisu mówił, że Asia do jego pisała, że ale pocistej to był Grzesio. Naprawdę? Znały z kamerą. Kajetan, it's true. The best winger in extra klasa. Po pierwsze trzy słowa Kajetan na po wczorajszego wywiadu, który się ujawnił. Na mój temat. Że tak powiem, ja się nie wypowiadam, dopóki nie ma ze mną Macieja. To jest adwokat diabła. A dlaczego? No powiedz coś więcej. Może się dowiem. Ja utrzymuję swoje zdanie, że Jan Grzesik się zmienił. Ale tam będzie było argumentów, tak mi się wydaje. W drugiej stronie powiedzieliście, w jaki sposób to się zmieniło w moim życiu. To każdy widzi, nie wiem. Ale co widzicie? Nie wiem, czy Szczepi to zauważył, ale... Ja się nie wypowiadam, bo wy też tam mnie hejtowali. Ja z hejterami nie gadam. A czyli tak, Szczepek, dobre komentarze to tak, ale hejt już nie czytasz, nie? Fajne komentarze to tak, świetne, ale hejt już. Wiesz, ja lubię żarty, ale nie z siebie, co nie? Mówisz kiełb, myślisz warta. Wojtek u nas w sztabie? Wojtek wciąż pracuje na swoje nazwisko. Cześć Wojtku. No. Wojtek jest naszym fizjoterapeutą. Ale? Czasem wciela się w rolę takiej sameczki. Wczoraj nieco na boku obronny, był przy wycinku. Co tam jeszcze zostało? No? Nie no, ta brzuszka tutaj zdecydowanie działa. Działa. Czarne buty, to zawsze pochwała. Tradycyjny kolor. A normalnie coś wiesz w czarnych? Normalnie w czarnych, gdyby się nie rzucę w oczy, tylko robię swoje. To twoja gra ma się w domu, dokładnie. A oraz Szczepański. Szczepański... No. Okej, interwencjon, ma goalkeeper, ulala. No to pleśnie. Pleśnie? Pleśnie. To mnie woło. Powiedz coś ciekawego. Teraz nagrywasz, wczoraj bramki nie nagrywałeś. No i moje też nie nagrał dzisiaj. Kameraman jest do kary. Nie, już i tak tego sobie nie ten. Panowie, szykuję. Nie wynagrodzisz. Innego zadania też szykuję piłkarskiego. I zamierzam nagrać tutaj mały materiał o tym, jak pracują nasze media. O, jak najbardziej. Bo dzisiaj wstali w takim stanie, że. Można delikatnie się obawiać, co tam się działo. Ciężko pracujemy. Pracowali do późnej godziny. Dziękuję. Dokładnie. Ja od Klaudii o 1:40. Próbuję zasnąć, nagle dzwoni do mnie Klaudia. Nie? Na kamerce pokazuję mi piwko. Gość Piotrek obok. Budzicie. Kameraman do kary nie nagrał bramki życia. Tak pracujemy. Będziesz miał kłopoty z Kajtkiem. Co Kajtek myślisz na temat skuteczności podczas jednego z waszych dzisiejszych ćwiczeń? Naszej drużyny, czy... Tak. Czy mojej? Możesz się wypowiedzieć na temat drużyny i ogólnie. Słabo i słabo. Nie no, ale coś tam trafiłeś. Nie. To była jedna na 20. Ale jaka? To trzeba też zaznaczyć. Była ładna. No to wiedziałem? Nie. No właśnie. Nic się nie liczy. I nie zobaczysz, bo nie nagrał. Nie, Piotrek, teraz musicie zrobić ten odcinek beze mnie i bez Żuriego.
Bo tamten był... Dzień nie. Bez... Tylko nie. Zawsze jest dzień z jakimś zawodnikiem, to będzie dzień bez Żuriego i Kajta. Podzielimy Kajtek, dzisiaj robimy dzień bez Żuriego, a jutro zrobimy dzień bez Ciebie. Nie, bo my razem z Kajtkiem. No właśnie. Dzisiaj zróbcie dzień ze Szczepanem. Bardzo chętnie. Pokażę Wam, jak z Kościem wygląda życie. My jesteśmy sąsiadami. Nie, że Ty. Ze Szczepanem jesteśmy sąsiadami. Się wypowiedzą na temat i Szczepan to porządny człowiek. Kurde, bardzo. Tyle trzeba powiedzieć. Wyrzuca śmieci i sprząta. Kolągiewka. Kolągiewa. Sprzątam to. Kolągiewa. Sprzątam się. Jak jest dzieckiem na spacer, to Szczepan jest z nami. To jest piękne życie. Porządny sąsiad. Taki sąsiad jak Kiełbasa i Kościół to... Marzenie. Tak, Grzesik? Miło co? Nie chciałbym takiego sąsiada. Nikt by jeszcze to nie sąsiada jak ja. Bo każdy lubi ponarzekać, dlatego jak swoi goście narzekają. Ja jestem zbyt pozytywnym człowiekiem, dlatego trzymam się z Kajtkiem. Kiełbasa, kiedy no, my narzekamy? Wiem. Powiedz mi. Nigdy. Właśnie. To są gadamy. My się nie trzymamy z nim, bo się zmieni. Właśnie. Nie, żartuję. Właśnie, a jeszcze byli właśnie. Tak mi mówił, no to co? A jeszcze pan też dostał tam, wiesz? Ja też dostałem rykoszetem. Lekkie pomówienie było. Tak? Coś tam widziałem. No martwi mnie to, że... A widziałeś, kto się podpiął pod to? Kościół? Pan Kamil Kościół. Kamil K. Dziad, no. A to jest największy dziad w tym klubie, także... Tutaj chyba trzeba... Chłop, chodzisz spać o 21 i wstaje o 6. No jak typowy dziadek, naprawdę. Chyba, że ma analizy to. Chyba, że ma analizy. To się pół godziny chodzi. Dobra, no co? Idziemy. Dawaj, co namalowałeś?